teraz, proszę Państwa, przechodzimy do części onkologia z perspektywy pacjenta i od razu chciałbym prosić o zajmowanie miejsc na kanapie. Pani Barbara Pepkę, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, proszę. Aleksandra Wilk, koordynatorka sekcji raka płuca Fundacji To się leczy, bardzo proszę. Czy jest pani Krystyna Bechman? Aha, tutaj, aha. Witaj Krysiu, nie wiem, czy nas słyszysz? Słyszysz nas? Ale my ciebie nie słyszymy. Nie wiem, czy, bo nie słychać pani celowo, tak? I pani Ola Rudnicka, rzecznik Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi, Sanitas. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam wszystkie panie. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywacie Państwo w swoich stowarzyszeniach, fundacjach na rzecz działania w kierunku polepszenia warunków leczenia i wyników leczenia u naszych wszystkich pacjentów. Za to Wam wielkie dzięki, jak zwykle składamy, my lekarze. I chciałbym od razu zadać pierwsze pytanie i może każda z Pań pierwsza na to odpowie. Czy po usłyszeniu dzisiejszych prelekcji, a w szczególności może nawiązaniu do pierwszej sesji, w której mogliśmy jakby zobaczyć, co się dzieje na poziomie decydentów i jednocześnie krajowego specjalisty i zarządzającego Narodową Strategią Onkologiczną. Może wpierw na temat systemu, bo wiemy, że ten program został wdrożony w 2020 roku, jeśli chodzi o Narodową Strategię. Nie możemy niestety się doczekać na Krajową Sieć Onkologiczną. Ale co panie ze swojego punktu widzą, jeśli chodzi o system? Może zaczniemy od pani i po kolei proszę o wypowiedzi. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Ja chciałabym się odnieść właśnie do wypowiedzi profesora Rutkowskiego, profesora Krzakowskiego, konsultanta krajowego do spraw onkologii i też komentarzy ministra Miłkowskiego dotyczących zwłaszcza diagnostyki, tak? Bo bez tej diagnostyki niestety pacjent nie może być skutecznie leczony, a ona w dalszym ciągu pomimo wprowadzania pewnych zmian systemowych nadal funkcjonuje no niestety źle. Nadal źle, nadal nie ma poprawy. Ja obserwuję ten trend od 6 lat w raku płuca. No i z przykrością stwierdzam, że nadal mamy wiele do zrobienia w tym temacie. Także tutaj to o czym była mowa, czyli ta diagnostyka molekularna i patomorfologiczna, ta wycena właśnie osobna patomorfologii, badań patomorfologicznych, molekularnych musi zaistnieć i muszą te ośrodki wykonywać odpowiednie badania, aby pacjent mógł być odpowiednio leczony. Także na to gorąco liczymy, że zostanie to wprowadzone jak najszybciej, bo na tą chwilę wygląda to dosyć słabo. Tak, ja myślę, że o tym to już wielokrotnie rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach. Dlatego, że to jest naprawdę wielki problem, ponieważ z jednej strony dosyć szybko i sprawnie wykonaliśmy bardzo ważne zadanie, jakim była właśnie ta strategia badań służących dobremu ustawieniu terapii, prawda, i standardy, które mają być zachowane przy tym bardzo ważnym diagnozowaniu molekularno-genetycznym. Natomiast jest niestety za mało ośrodków, które spełniają odpowiednie kryteria jakościowe, już nie mówiąc o liczbie lekarzy, prawda, która się tym zajmuje. Więc tu jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia i mam nadzieję, że znajdziemy na to jakieś rozwiązania. O tym się na razie dyskutuje, a sądzę, że za tym pójdą następne kroki. No, a znając operatywność, że tak powiem, profesora Krzakowskiego i całego zespołu dotyczącego leczenia raka płuca, no to no myślę, że coś tutaj się pozytywnego powinno zadziać, ale bardzo słusznie to jest taki pięta Achillesowa, bo po pierwsze nie ma równego dostępu, a po drugie jak jest, nie zawsze jest dobra jakość tych badań i nie mówiąc o czasie oczekiwania na te badania, które decydują później o wynikach leczenia. Ja tutaj Państwu nie mówiłem we wstępnej części, ale to jest bardzo ważne w onkologii i szczególnie ostatnie lata pokazały, patrząc na doniesienia z innych ośrodków zagranicznych, że nawet nie tak bardzo krytyczny jest czas oczekiwania
na pierwsze podejście do onkologa i wdrożenie diagnozy, ile właśnie później, jeżeli się już zacznie ten całą procedurę diagnozy rozszerzonej, to bardzo jest ważne, żeby kolejne etapy nie były opóźnione, że musi być natychmiast po szybkiej diagnozie wdrożone właściwe leczenie. Mało tego, jeżeli to leczenie jest nieskuteczne albo następuje wnowa procesu nowotworowego szybko, również szybko musimy przystąpić do leczenia sekwencyjnego. Także to jest bardzo istotne, żeby chory nie stracił przez to, że oczekuje, prawda, w różnych momentach. Tak, tutaj się zgodzę, ale jeszcze wrócę do tej diagnostyki. Mamy od zeszłego roku coraz więcej, mówię z perspektywy koordynatora sekcji raka płuca i pacjentów, którzy chorują na raka płuca w Polsce, coraz więcej innowacyjnych terapii w programie lekowym, ale pacjenci, no przez to, że ta diagnostyka nie jest wykonywana odpowiednio, niestety nie mogą z niej korzystać. Co z tego, że mamy na liście refundacyjnej leki immunokompetentne czy leki celowane, jeżeli odpowiednie badania nie są wykonywane. Światełkiem w tunelu jest od grudnia wprowadzenie w ośrodkach badania złożonego, refundowanego jako badanie złożone właśnie sekwencjonowania nowej generacji NGS, ale tylko 3, maksymalnie 4 ośrodki w Polsce wykonują to badanie, a pacjentów mamy rocznie 23 tysiące. Więc odpowiedź sama się nasuwa, ilu pacjentów jest odpowiednio diagnozowanych w raku płuca? Tak, to jest bardzo duży problem do rozwiązania, tylko nie wiem, czy to się tak szybko da rozwiązać, ale musimy do tego dążyć. To się są ośrodki, gdzie naprawdę przekierowujemy pacjentów, którzy są diagnozowani bardzo szybko. Są ośrodki, gdzie my pacjentów jesteśmy w stanie jako koordynatorzy przekierować tak, że są diagnozowani w ciągu 3 dni, jeżeli jest to rak drobnokomórkowy, a z badaniem molekularnym w raku pluczołowym do 10, maksymalnie 14 dni. Więc myślę, że jest to kwestia organizacji. Myślę, że profesor Rutkowski by się tutaj ze mną zgodził. To, co wprowadza właśnie też Dolnośląskie Centrum Onkologii, te wskaźniki jakości, ta organizacja wszystkich specjalistów, to jest naprawdę bardzo ważne, dlatego też jeżeli będziemy dążyć właśnie do tych skoordynowanych, kompleksowych ośrodków, o których mówiliśmy, czyli Lancaster Unitów, czekamy już od kilku lat na ich wprowadzenie. Właśnie, to jest najgorsze. I jest obietnica, przynajmniej jak byłam u ministra Miłkowskiego ostatnio na wizycie, jest obietnica, że one się pojawią jeszcze w tym roku i tutaj mocno trzymamy za słowo Ministerstwo Zdrowia. Ponieważ pacjenci potrzebują tego. Jasne, no, oczywiście. Bardzo. Pani Barbara Pepka. Są niedociągnięcia w systemie, na pewno nie mamy edukacji. Tutaj dziękuję za słowa pochwały od pana profesora Rutkowskiego, gdzie wraz z Akademią Czerniaka to organizacje edukują wraz z Sanepidem setki tysięcy uczniów na temat Czerniaka, profilaktyki Czerniaka i podstępnego WZW, które jest konsekwencją raka wątroby. Ale aby nie narzekać, mnie bardzo pocieszyły słowa pana ministra, z których wynika, że być może coś się zmieni w leczeniu raka wątrobowo-komórkowego, ponieważ słuchając, jakie dostępne są terapie w innych nowotworach, chorzy z rakiem wątrobowo-komórkowym naprawdę dotychczas mogli tylko to obserwować z zazdrością. Nie mieli takiej gamy immunoterapii. Jeśli naprawdę za parę dni pojawi się immunoterapia, będzie to terapia niezwykle wyczekana, przełomowa. Wtedy właściwie naprawdę zacznie się bardzo skuteczne leczenie, którego teraz nie ma. Wielu pacjentów każdego miesiąca zgłasza się do fundacji, którzy mają raka wątrobowo-komórkowego na skutek zakażenia wirusem HCV. Nie zgodzę się, że robimy wystarczająco, jeśli chodzi o diagnostykę zakażeń. Pacjenci z rakiem wątrobowo-komórkowym zazwyczaj są to osoby, które przez całe lata żyły z wirusem i słychać w ich głosie żal do systemu, że nikt nie pokusił się, żeby przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat sprawdzić, że byli zakażeni zazwyczaj w wyniku kontaktów ze służbą zdrowia, w wyniku przetaczenia krwi, w czasie operacji, drobnych zabiegów medycznych. Teraz, jeśli do refundacji wejdzie ta pierwsza immunoterapia, taka przełomowa, będzie takim może trochę rehabilitacją systemu wobec tego, co zaniedbaliśmy przez tyle lat. I ja naprawdę w najbliższych dniach będę z niecierpliwością śledzić projekt listy refundacyjnej,
abyśmy mogli skuteczniej leczyć raka wątroby komórkowego. Ale też bardzo dziękuję panie profesorze za to pytanie do ministra Miłkowskiego o screening, ponieważ nie możemy tego zostawiać, ponieważ ludzie żyją stykającą bombą. Ja może tylko dodam do tego, że też się bardzo cieszę z tego, że wreszcie immunoterapia jest dostępna, bo to był naprawdę nie do przełknięcia problem, że tyle czasu trwa zastanawianie się nad tym. Ale natomiast to nie jest rehabilitacja dla decydentów, dlatego że oni popełnili wielki błąd, że do tej pory nie ma narodowego screeningu, bo tu jest cała rzecz, żeby przede wszystkim wiedzieć wcześniej, wtedy, kiedy jest skuteczne leczenie bez sięgania po jakieś wysokokosztowne terapie. Dzisiaj to jest na porządku dziennym w krajach Europy Zachodniej, że pacjenci wcześniej są diagnozowani, więc tutaj ja myślę, że i tutaj widzę dalej jakąś niechęć do tego screeningu narodowego. Bardzo dobrze, że jest że tak powiem, badanie pilotowe w tym zakresie pośród, że tak powiem, tych, kto są uwięzieni, no bo tam rzeczywiście to jest szczególny problem, ale to jest tylko namiastka tego, co powinno być, więc tutaj musimy absolutnie dalej dążyć do tego, że to ma być narodowy program. I jeżeli pan minister mówi, że to jest mały problem w skali populacji, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego że my nawet chyba podając jakieś liczby typu 150 tysięcy ludzi, którzy są zakażeni, a o tym nie wiedzą w większości, w 80%, to ja myślę, że my nawet możemy niedoszacowywać tej liczby, że ona może być jeszcze większa i to dopiero znać da o sobie wtedy, kiedy się zgłoszą już, jak niewiele będzie można zrobić. No co prawda teraz dostaną nową terapię, ale to nie jest rozwiązaniem problemu. Ale już walczymy z rakiem, a możemy walczyć z wirusem, o to chodzi. Który prowadzi do marskości i kolejną rzeczą, którą nie chciałabym, aby tu było jakoś odebrane, to jako stygmatyzacja naszych gości z Ukrainy, ale to jest populacja, gdzie jest sześciokrotnie większa statystycznie zakażalność. Tam jest sześć razy więcej niż u nas osób zakażonych statystycznie, bo mówi się o 3,5%, a u nas około 0,5% populacji zakażonych wirusem HCV. I te osoby również powinny mieć możliwość screeningu. To są osoby, które są niestety, ale rezerwuarem wirusa i niechcący mogą zakażać innych, więc to nie należy tego problemu, uważam, gdzieś zamiatać pod dywan, tylko naprawdę pochylić się nad narodowym programem, o który proszą eksperci medyczni, lekarze chorób zakaźnych już od blisko 20 lat. Jasne. Olu, twoje teraz zdanie. No, mamy dwa ogromne dokumenty i dwa ogromne wyzwania, czyli Narodową Strategię Onkologiczną i Krajową Sieć Onkologiczną. I tutaj dzisiaj usłyszeliśmy od pana profesora Rutkowskiego, że w 50% z powodu i pandemii, i wojny w Ukrainie niestety mamy opóźnienia. I mnie najbardziej, że tak powiem, dotyka opóźnienie dotyczące programu szczepień HPV. To jest w ogóle sprawa, którą natychmiast musimy załatwić, bo jesteśmy ostatni w Europie, którzy takich szczepień nie prowadzą. I no, mamy obietnicę ze strony ministra, że w tym roku te szczepienia nareszcie zostaną wdrożone. Natomiast jeśli chodzi o Krajową Sieć Onkologiczną, to powiem państwu tak, ja jestem w takim zespole ministerialnym, który ocenia pilotaż Krajowej Sieci. Oczywiście, jak wszystkie osoby w tym zespole, jestem objęta klauzulą tajemnicy, więc nie mogę mówić o tym, co tam jest, ale powiem państwu, że materiał jest ogromny do przerobienia, do ocenienia i w związku z tym są te pewne opóźnienia w jego wdrożeniu, bo naprawdę materiał został zebrany duży i trzeba go bardzo umiejętnie opisać i zanalizować. I jeśli chodzi o sprawy systemowe, to moje koleżanki tutaj powiedziały bardzo ważne rzeczy. Absolutnie diagnostyka genetyczna. I to ja powiem tak, mówi się tak, lekarze zwykle mówią, jeśli chodzi o te choroby dziedziczone rodzinie, to jest tylko 15-20% pacjentów, to jest aż 15-20, bo to jest każde poszczególne życie człowieka i jego rodziny, bo to się dziedziczy. I myśmy powinniśmy zacząć te programy prowadzić na poziomie lekarzy POZ-u.
Powinniśmy być oceniani nie tylko w onkologii, ale też chodzi o kardiologię, o neurologię. Powinniśmy być oceniani, mieć taką kartę, która nas ocenia pod względem naszego rodowodu tego genetycznego, bo każdy z nas jest zbiorem genów częściowo odziedziczonych po swoich rodzicach. Więc to jest pierwsza rzecz. To chodzi o BRCA na przykład, które my tylko wiemy, że on jest w raku piersi, no wiemy, że jest w raku jajnika, a nie wiemy, że dotyczy również panów, że dotyczy raka prostaty i dotyczy też trzustki. Więc tu jest naprawdę duże pole do popisu i zarówno te badania genetyczne, brakuje genetyków, wiemy, że to jest ogromny problem, nie ma kto objąć opieką już tych zdiagnozowanych i nie można diagnozować na etapie, kiedy już pacjentka zachoruje na raka jajnika, bo wtedy tylko możemy jej oferować 5 lat przeżycia, a wcześniej można byłoby ją uratować, prawda? To jest przypadek Angeliny Jolie, który jest bardzo, bardzo znany i nagłośniony, więc genetyczna, ale i molekularna, to wszystko, co jest związane z epigenetyką, to co pan tutaj doktor tak szeroko mówił, ze stylem życia, z tymi czynnikami ryzyka, które, no i znowu tutaj kolejny temat się wysuwa, jak z pudełka edukacja, która powinna być prowadzona od najwcześniejszych lat. No tutaj ktoś powiedział, że jeśli chodzi o edukację właśnie Ola i profilaktykę w raku płuca, no to przecież ta profilaktyka, ktoś powiedział, że od dzieci, od przedszkola. No ja miałam taką przygodę z panią swoją policjantką dzielnicową, która mi opowiedziała, dlaczego rzuciła palenie. Bo jej dziecko małe, 5-letnie się przytuliło do niej i powiedziało, mamo, jak ty śmierdzisz, a co będzie, jak ty umrzesz? Czyli nawet u małych dzieci jest jakaś świadomość taka, że papierosy to jest dalej, w dalszej perspektywie śmiertelna rzecz. Więc profilaktyka, diagnostyka, bo wydajemy, to ja już kiedyś pokazywałam taki obrazek Porsche ciągnięte przez wielbłąda, wydajemy pieniądze na Porsche, czyli super, mamy leczenie w raku właśnie płuca bo, i co? I nie mamy diagnostyki, ci pacjenci nie trafiają do tego leczenia. Przykładem dobrym jest czerniak. Żeby tak było we wszystkich nowotworach jak w czerniaku, ale są też nowotwory, jeśli chodzi o leczenie, gdzie w ogóle nie ma nawet programu. I na przykład takim przykładem tego jest rak pęcherza, czwarty w kolejności, jeśli chodzi o najczęstsze zachorowania. Ten nowotwór nie ma żadnego programu lekowego, mimo że już leki są. Była mowa o nerce, bardzo czekamy na tą nerkę, żeby ona się pojawiła. Natomiast wracając jeszcze do spraw systemowych, nie mówiąc już o lekach, no to absolutnie unity we wszystkich narządach, no we wszystkich, których można stworzyć. I ten koordynator, który jest bardzo potrzebny, bo to jest podstawa przeprowadzenia bezstresowo, bym powiedziała, pacjenta. I jak widzimy, w te role się wcielają takie osoby, jak na przykład Ola, która prowadzi ogromne grupy pacjentów. I ośrodki diagnostyki, ja mówię, tutaj jest bardzo dobrym przykładem rozwiązania tego problemu, jest Francja, w której od lat istnieją takie placówki zajmujące się właśnie tymi badaniami molekularnymi, gdzie one są sprawdzone. Jest ich kilka tam we Francji i nie trzeba tych, mamy biologów molekularnych, ale z kolei na przykład ja słyszę, że oni nie mogą się pełnić tego zawodu diagnosty, bo muszą jakieś 2-letnie studia do tego skończyć. To też jest blokowanie, też problem mamy, o którym mówił pan, wspomniał tak delikatnie pan profesor Krzakowski, środowiskowy. Też to są sprawy systemowe, że na przykład jeśli chodzi o raka na przykład prostaty, to też jest ciągła dyskusja, kto leczy tego pacjenta. I tak samo jest z rakiem płuca. Czy leczy urolog, czy leczy onkolog? No leczy urolog, ale w pewnym momencie już niestety musi zacząć leczyć onkolog, jeżeli ten nowotwór jest rozsiany. I to sobie powinniśmy jasno wszyscy powiedzieć, żeby się z takich problemów systemowych wywiązać. I jeszcze na koniec, bo tu mnie pan doktor przedstawił jako rzecznika Stowarzyszenia Sanitas, ale od 1 kwietnia jestem także rzecznikiem na rzecz osób objętych opieką paliatywną. I to jest bardzo, bardzo ważny i bardzo perspektywiczny, bym powiedziała, problem, bo my jesteśmy, jeśli chodzi o opiekę paliatywną, mamy 7 miejsce na świecie, a 1 w ogóle na świecie, jeśli chodzi o ilość hospicjów domowych. I to jest wszystko bardzo zagrożone, bo od 2015 roku nie było zmian w finansowaniu świadczeń paliatywnych, a dla nas, pacjentów onkologicznych, jest to bardzo ważne, bo w opiece paliatywnej pacjenci onkologiczni stanowią aż 80%.
A poza tym w momencie, kiedy nasze choroby, te onkologiczne, stają się chorobami przewlekłymi, no to ta opieka, rola tej opieki będzie wzrastała, tak jak wzrasta też rola rehabilitacji. To ja może tyle na razie. Dziękuję. Organizacyjnymi, które powinny już dawno być wykonane, ale musimy z uporem dążyć do tego, co dla pacjenta jest najlepsze i dla każdego obywatela w kraju, w którym żyjemy, w Polsce. I dlatego będziemy dotąd postulować te sprawy na różnych forach, aż uzyskamy to, co powinien pacjent uzyskać. Mam nadzieję znowu, że to się stanie szybko. Ale Krysiu, jesteś tam razem z nami, słyszysz mnie? Ale ciebie nie słychać. Powiedz coś. A głośniej, głośniej. To mów jak najgłośniej możesz. Na temat diagnostyki i ważności profilaktyki. To, no panie doktorze, tutaj od lat mówimy i ubolewamy, że to, co nasi eksperci dzisiaj mówili o leczeniu, a mówili o różnych oczywiście nowotworach, ale chciałam powiedzieć, że jest już takie światełko, powiedzmy, a znalazło się, jeżeli chodzi o profilaktykę, ponieważ to my, organizacje pacjentów, powinniśmy w największym stopniu w naszych organizacjach ten położyć nacisk właśnie na współpracę w ramach profilaktyki. Dlatego, że no wiadomo, żeby te nowotwory, jak rak piersi, rak szyjki macicy, jelita, no były wykrywane, czy płuca wykrywane we wcześniejszym stadium choroby. Dobra, to co wspomniałam, dobra nowina jest to, że kończy się program pilotażowy w raku szyjki macicy. Tam eksperci proponują zmiany dostosowania do standardów krajów europejskich. Mam nadzieję, że one będą wdrożone. Miałam zaszczyt brać udział w dyskusji AOTMIT z ekspertami i ja jako przedstawicielka pacjentów wyraziłam te najbardziej w tych programach profilaktycznych te najsłabsze punkty. I to są takie punkty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle już w zakresie profilaktyki, to w raku piersi badane zdjęcia, te podmioty, które świadczą te usługi, mają wysyłać do kontroli dwa najlepsze zdjęcia, które często są już na krawędzi tej wymaganej procedury. Więc myślę, że też ta sytuacja kontroli badań mamograficznych się zmieni, jak i wycena badań mamografii, która nie jest ujednolicona. Nieraz w jednym województwie są rozbieżne stawki. A gdyby wprowadzić zwiększoną właśnie tutaj stawkę, ale za opis radiologiczny nie podnosić stawki, to może świadczeniodawcy bardziej byliby zainteresowani właśnie, no, żeby zwiększyć zgłaszalność kobiet. Mówiła tu Ola Rudnicka o ważności HPV, też jest dobra
dobra wiadomość, że Fundusz Medyczny, który w zapisie miał tylko edukację w tym zakresie, a jest już w procedowaniu zmiana tej ustawy, że szczepienia będą wprowadzone również jako profilaktyka pierwotna z Funduszu Medycznego. To dobra wiadomość. Niedobra znowu wiadomość jest, bo słyszałam o raporcie wydanym przez Szwedzki Instytut dotyczący liczby leczonych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Polska niestety jest na bardzo dalekim, zresztą to z Wielką Brytanią, a na dalekim miejscu, gdzie ESMO zaleca 75% udziału pacjentów w leczeniu, a Portugalia i Grecja, które nie są potentantem, jeżeli chodzi o ich budżet, jednak chyba mają lepiej zorganizowany system, dlatego że są na bardzo wysokim miejscu, więc tu widać, że nie finanse, a sprawa organizacyjna systemu, a więc tu też taki ważny punkt, żeby możliwość udziału w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem piersi, płuca, była większa, bo u nas w Polsce zdecydowanie góruje tutaj chemioterapia. Myślę również, że dobrym będzie, jak pacjenci włączyli się w te edukacyjne sprawy na etapie pozytywnych kampanii, które są bardzo ważne. To jest również w tych potrzebach zmian, które są prowadzone w pilotażu raka szyjki macicy, też właśnie eksperci zauważyli, że żeby prowadzone kampanie miały motywację pozytywną, a nie negatywną. To jest istotne we wszystkich programach, które umożliwi no może większą jednak zgłaszalność i dobrym jest również to, że OTMiD w tej chwili kończy już procesowanie przedłużenia wieku w badaniach profilaktycznych i to jest i w raku piersi, a w raku szyjki macicy, w badaniach cytologii oraz w raku jelita grubego. To dobra wiadomość, że o 5 lat jest na przykład w raku piersi z 59 do, przepraszam, z 69 do 74 roku życia. To są takie, co chciałam przekazać, dobre wiadomości, bo od lat jestem bardzo zaniepokojona właśnie taką stagnacją w profilaktyce, że tylko się o tej profilaktyce mówi, a te działania nie szły jakby do przodu. Więc te dzisiaj, które podałam przykłady, no a tak jak na początku zaznaczyłam, są taką nadzieją na to, że jak ta profilaktyka będzie zdecydowanie miała większą populację zgłaszających się osób, a będą te nasze nowotwory w mniej zaawansowanym stanie, przez to przez dobrą diagnostykę będzie można prowadzić badania celowane o to, co nam najbardziej chodzi w medycynie personalizowanej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Krysiu, a my zaraz zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze tylko bym prosił, może w odwrotnej kolejności, żeby panie jeszcze powiedziały to, co wam leży na sercu, co jest najbardziej pilnym problemem do załatwienia według waszej opinii, według tego, co macie ogląd na cały system i na dostęp do nowoczesnych terapii. Poruszyły panie oczywiście te najważniejsze rzeczy i one
ja myślę, że są troską nas wszystkich i musimy dążyć, żeby absolutnie, tak jak jest koordynacja i kompleksowość w ośrodkach onkologicznych, które chcemy, żeby były powszechne, tak uważam, że musi być kompleksowość i koordynacja na poziomie decydenckim. Mnie bardzo niepokoi to, że nie ma takiej, ja nie mam przynajmniej takiej świadomości, że jest ścisłe współdziałanie ministra zdrowia z prezesem NFZ-u i z prezes ZUS-u. Ja myślę, że dopóki nie będzie sytuacji, w której minister zdrowia będzie miał absolutnie, tak jak kiedyś był resort, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, i jeszcze do tego dodamy NFZ. Oczywiście są odpowiednie możliwości takiej regulacji, bardzo dziękuję, takiej regulacji, że to nie jest tak, że to będzie centralizacja, tylko oczywiście będą poszczególne komórki, ale będzie możliwość koordynowania tej pracy. I tutaj dopóki minister zdrowia nie będzie w randze wicepremiera, to też nie bardzo można liczyć na to, że osiągniemy jakieś lepsze finansowanie ochrony zdrowia. Ja uważam, że nawet jak wdrożymy to wszystko, co już dawno powinno być wdrożone i ta narodowa strategia będzie rzeczywiście realizowana w dobrym tempie i spełniała te założenia, które tam zostały postawione, mam nadzieję, że z pomocą Unii Europejskiej, że będziemy tutaj w dobrym kontakcie z Unią Europejską, to za te pieniądze, przy tej liczbie pacjentów, przy tych problemach, to nie da się osiągnąć lepszych wyników. I tutaj sądzę, że musi być absolutnie to minimum na poziomie 8% PKB. Za te pieniądze nie da się we właściwy sposób leczyć. A nawiązując jeszcze do ciebie, Olu, bo powiedziałaś bardzo ważną rzecz o lekarzach rodzinnych, którzy są takimi głównymi partnerami nie tylko onkologów, ale w ogóle tych, którzy leczą wszystkich na choroby cywilizacyjne, bo to jest wspólny problem, można powiedzieć. Przykładem otyłość, prawda, w tych wszystkich chorobach cywilizacyjnych, w zespole metabolicznym. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, że według szacunku Unii Europejskiej w Polsce, żeby lekarz rodzinny mógł wykonać wszystko, co powinien wykonać lekarz rodzinny, to natychmiast należałoby zatrudnić dodatkowo 10 tysięcy lekarzy. To pokazuje na skalę problemu. Ale no, jeżeli tutaj słyszeliśmy wypowiedzi od krajowego konsultanta, że jest tak małe zainteresowanie onkologią i to jest śmieszne w ogóle, te liczby rezydentów, to ja myślę, że gdzieś tkwi problem znowu na poziomie akademickim i musimy zrobić wszystko, żeby nagłośnić ten problem. No, będzie u nas w Instytucie konferencja związana z jubileuszem pod koniec maja. Ostatnia sobota maja przewidziana jest, to jest taki ciekawy eksperyment, będzie to konferencja przeznaczona dla studentów nie tylko medycyny, ale w ogóle o kierunkach medycznych, biologicznych. Jest duża, duża chęć partycypowania z całej Polski. Ja myślę, że to może być zupełnie nowa jakość, platforma stworzona przez ludzi młodych, którzy będą nalegać na decydentów, żeby tak zmodyfikować te elementy łączące się z właściwym wykształceniem i zainteresowaniem później absolwentów uczelni medycznych, że będziemy mogli ostro ruszyć do przodu dopiero z kadrami, ale ja myślę, że to trzeba oddać w ręce młodych, bo oni wtedy będą mieli nacisk na decydentów, bo oni są bardzo żywo zainteresowani, żeby też zmienić tę sytuację. Ale przy tej kadrze obecnie to jest bardzo źle. No, ja w dalszym ciągu nie widzę, niewykorzystany jest potencjał lekarzy medycyny przemysłowej. Tutaj bardzo dużo można by zrobić w badaniach okresowych, gdzie mogłyby zaistnieć elementy prewencji, profilaktyki i odpowiedniego wymagania, prawda, tych badań. Pewnie, że nikt nie lubi robić niczego pod przymusem, ale może w Polsce potrzebny jest element ekonomiczny i może trzeba na przykład dać szansę, że ci, którzy troszczą się o swoje zdrowie, płacą niższe podatki albo mniejszą składkę zdrowotną, a ci, którzy nie chcą, bo są oporni,
No to proszę bardzo, ale dlaczego wszyscy mają utrzymywać później tych, którzy zachorują na własne życzenie? Ja powiem, że się podpisuję pod tym dwoma rękoma i daję zawsze przykład Japonii, gdzie właśnie taki mechanizm istnieje, że osoby, które wykonują badania przesiewowe, płacą niższą składkę zdrowotną. Ja nie jestem za tym, żeby karać, ale żeby nagradzać. I to jest na pewno bardzo słuszne. Natomiast, żeby już podsumować i kończyć, to powiem tak, zgadzam się absolutnie, że nasz system opieki zdrowotnej czy ochrony zdrowia, bo kiedyś to nawet była ZUS-em opieka zdrowotna, to powinien być systemem naczyń połączonych. To powinno być płynne przechodzenie pacjenta, płynne przechodzenie decyzji, a nie jakieś blokowanie się wzajemne też środowiskowe, bo to wszystko nie służy. To możemy wrzucać pieniądze i one nigdy nie będą właściwie wydane. A do takich już bardzo konkretnych rzeczy to Ola, w programie raka płuca nie mamy w pierwszej linii immunoterapii dla pacjentów tak poniżej 50%. Wiąże się to też z tym, Czekaj, Ela, skończę. I tutaj na pewno ta podwójna immunoterapia skojarzona by się nam przydała. I na pewno przydałby się program dla pacjentów z rakiem pęcherza. Na pewno byłoby dobrze, żeby rak nerki, ten program, o którym już tutaj w maju wszyscy przestępują z nogi na nogę, żeby był jak najbogatszy, powiem tak, żeby jak najwięcej się tam znalazło w tej pierwszej linii, zwłaszcza tych leków. Mamy też takich pacjentów, powiedziałabym, zaniedbanych, rak wątrobowo-komórkowy, tutaj też liczymy na to, że to będzie. Rak drobnokomórkowy też kolejny lek. I jeszcze bym dodała takich pacjentów, którzy są, to są guzy neuroendokrynne. To jest taka terapia radioligantowa, która wypadła z pewnych powodów z leczenia i ci pacjenci są w ogóle bez leczenia. I jeszcze jeden temat, którego w ogóle tu nie poruszyliśmy, jest bardzo ważny, a badania kliniczne. I tu olbrzymie nadzieje chyba wszyscy wiążemy z Agencją Badań Medycznych, która powiedziałabym zaczęła z dużym przytupem swoje działania i mamy gdzieś tam w CAR-T, co prawda to dotyczy hematonkologii póki co, mamy zapowiedź dużej ilości badań, które będą prowadzone i powstaną specjalne centra takie badań klinicznych w szpitalach i to też jest rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Ja tyle, Basiu. Ja chyba tutaj nic przełomowego nie powiem, ale chciałam złożyć szczególny nacisk na właśnie trafienie z badaniami, choćby nasze anty-HCV pod strzechy, bo to, że będziemy robić duże akcje badań, to jest pewna populacja, która nie pójdzie specjalnie skorzystać nawet z darmowej akcji i to badanie takie podstawowe, czy to anty-HCV, czy inne, powinno być narzędziem w rękach lekarza rodzinnego. Brak koordynacji, nieudostępnianie wyników badań. Świetnie byłoby, gdyby na internetowym koncie były te badania i każdy lekarz mógłby sięgnąć do badań swojego pacjenta i skojarzyć dolegliwości, jak różni specjaliści diagnozują. Ale w systemie na pewno masa pacjentów jest zagubionych, nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Pomocy w leczeniu szukają, dzwoniąc do takich fundacji jak Gwiazda Nadziei. Nie wiedzą, gdzie się udać. I jak są już diagnozowani, to na tak późnym etapie, że nie można w raku wątroby nic im już zaoferować często. I to jest konkretny pan Marek, to jest Marzenka, to jest Kasia, Asia, które miały rodziny, marzenia i muszą odejść przez nasze niedopełnienie, niedopatrzenie, brak współpracy, jakieś coś, co moglibyśmy pomóc tu, panie profesorze, i poprawić, tak? Ja mam ogromną nadzieję, że przestaniemy patrzeć na statystyki, na programy, na systemy, na liczby, tylko dojrzymy konkretnych ludzi, którzy musieli zrezygnować ze swoich marzeń zbyt wcześnie. I bardzo proszę pani. Tak, mam, dzięki. Ja tutaj też nawiązując do wypowiedzi Oli i też twojej, Basiu, bo ta diagnostyka jest bardzo potrzebna, tak jak mówisz, pacjenci są zagubieni, bo do nas też dzwonią i nie wiedzą, co mają zrobić, w którą stronę mają się zwrócić i jak ma być prowadzone ich leczenie. Dlatego ten koordynator, o którym wspomniałaś, Olu, też jest mega ważny, ale pacjenci mają trochę inne oczekiwania, bo ten pilotażowy koordynator, który się pojawiał w ośrodkach onkologicznych, jakby skupia się na tym, żeby zapisywać pacjenta na kolejne badania obrazowe, czy też wizyty do lekarza, czy też wizyty kontrolne, a pacjent jednak chciałby być zaopiekowany przez tego koordynatora od samego początku, czyli już od jakby lekarza POZ, gdzie ma coś się pojawia niepokojącego w jego wyniku i ten koordynator powinien go
po prostu po kolei kierować, bo kończy też w pewnym momencie swoje badania i tak naprawdę jest taką satelitą krążącą po całej Polsce, po różnych specjalistach i nie wie, bo to na przykład jest radioterapia i pacjent już skończył naświetlanie, a nadal ma raka płuca i co on ma dalej zrobić? On tego nie wie. Taki koordynator jest jakby postrzegany taki, żeby był łącznikiem pomiędzy pacjentem a właśnie lekarzami, czyli całą służbą zdrowia, ponieważ lekarze, ponieważ raz, że jest ich mało, nie mają czasu odpowiedniego dla tego pacjenta, taki koordynator świetnie by się w to wpisywał i takie są oczekiwania. Odnośnie diagnostyki, karta DILO niestety nie spełnia naszych oczekiwań. Nie trwa to 28 dni, tak jak jest to zapisane. W raku płuca wygląda to minimum 3 miesiące do 6 miesięcy, czasem 7. Wizyta do pulmonologa to jest miesiąc. Teraz mieliśmy pacjenta, który zgłosił się do nas w marcu, termin na tomografię komputerową ma wyznaczoną na maj. I naprawdę śmiem twierdzić, że jeżeli to jest rak zaawansowany, to jest niestety szansa taka, że ten pacjent nie dożyje leczenia w ogóle, a nie wiadomo, czy diagnostyki również. Dlatego też tutaj, zanim powstaną te Lancaster Unity, to myślę, że trzeba usprawnić pewne rzeczy systemowe i jeżeli ta karta DILO ma funkcjonować, to żeby ona funkcjonowała właśnie tak jak ma w zapisach, tak jak jest zapisane. I jeżeli chodzi o diagnostykę, te NGS-y, mamy pacjentów naprawdę z coraz większą ilością rzadkich mutacji. Mutacja KRAS to jest około 30% pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym. Mamy pacjentów z rzadkimi mutacjami RET. Mamy pacjentów, którzy wyjeżdżają za granicę albo biorą udział w badaniu klinicznym po to, żeby móc się leczyć. Te NGS-y dają niesamowite możliwości wykrycia właśnie u tych pacjentów tych mutacji. To nie tak, że tych pacjentów nie ma. Oni są, tylko nie są robione te badania. I tutaj naprawdę takim światełkiem dzisiaj w tunelu, ja bardzo chcę podziękować już z góry panu ministrowi Miłkowskiemu, jest to, że powiedział, że te nowe terapie w tym roku się pojawią. Na co czekamy? Ponieważ badania immunohistochemiczne, co dzisiaj wybrzmiało przez różnych profesorów podczas tej konferencji, nie są refundowane, więc również predykcyjne czynniki, czyli na przykład takie jak PDL1, też nie jest niestety refundowany. A to jest jakby podstawa do tego, żeby pacjentów zakwalifikować do pierwszej linii w raku niedrobnokomórkowym. I tutaj pojawia się właśnie ta terapia, o której mówiłaś, Olu. Podwójna immunochemioterapia skojarzona z chemioterapią o zmniejszonej toksyczności do 2 cykli chemioterapii, niezależna od właśnie tego białka PDL1. Oczywiście lekarz musi oznaczyć, ale jeżeli nie ma tego badania, nie zrobi go, po prostu ośrodek nie przeznaczy funduszy na to, to właśnie to jest furtka dla tego pacjenta, że nie dostanie chemioterapii standardowej, tylko dostanie innowacyjną terapię. To jest bardzo ważne i jeszcze chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę, już nie mówiąc o tych właśnie rzadkich mutacjach, gdzie czekamy na te leki, o których były wspominane, czyli właśnie sotorasib, agratasib, jeszcze mamy leki entrektyniv, enterka, WROS1 i wiele, wiele innych, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że Krajowa Strategia Onkologiczna dąży do tego, aby przeżycie pacjenta było jak najdłuższe. I tutaj musimy się skupić też na pacjentach, którzy mogą być wyleczeni albo leczeni z intencją wyleczenia, czyli w tych wczesnych stadiach zaawansowania, gdzie mogą być zoperowani. I tutaj nie mamy w dalszym ciągu refundowanej terapii ozymertynibem jako terapii uzupełniającej po operacji, która naprawdę wyniki są takie, że daje po 3 latach przeżywalność jakby wolną od progresji, od wznowy choroby 79%. To jest naprawdę niezwykła szansa dla tych ludzi. Także tutaj chciałabym podsumować to tak, że czekamy z niecierpliwością na wdrożenie Lancaster Unitów, na koordynację właśnie służby zdrowia z pacjentem między innymi i tą diagnostykę, która musi być przyspieszona, bo bez tego no niestety nie będzie dobrze w Polsce. Bardzo dziękuję. To właściwie było już doskonałe podsumowanie, ale jeszcze, żeby być sprawiedliwym, to bardzo proszę o ostatnie, ale naprawdę ostatnie słowo. Jakbyś mogła, Krysiu, czy coś jeszcze masz do dodania, bo musimy... Króciutko, w żołnierskich słowach. Tu już dzisiaj naprawdę bardzo dużo w tym podsumowaniu było spraw poruszonych. Ja bym tylko jeszcze dała nacisk na ośrodki referencyjne,
tak jak Abrys Unity, żeby one jednak, ich było więcej, żeby powstawały, bo rozporządzenia są, ale w rzeczywistości, a właśnie jeżeli chodzi o ośrodki narządowe, to czy w raku jajnika, czy płuca, czy innych nowotworów, to też jest bardzo ważna sprawa, która podnosi nam efekt wyleczalności prawie o 10%, więc tu bym się skupiła. Skupiłabym się jeszcze na powstaniu nowych sposobów rekrutacji pacjentów do badań, no, które będą skuteczne i dostosowane do lokalnych potrzeb i warunków. Także tu oczywiście wracam do profilaktyki. A o tym leczeniu, o którym powiedziałam, personalizowanym, to myślę, że właśnie ta cała ścieżka, która jest proponowana przez Krajową Sieć Onkologiczną, żeby tu te wszystkie parametry były jak najbardziej mierzone, bo tylko mierzone efekty i te ośrodki, które będą mierzyć efekty, będą dla nas pacjentów drogowskazem, gdzie najlepiej mamy się leczyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Krysi, bardzo dziękuję paniom. Życzę wszystkim spokojnych świąt, bo trudno mówić o wesołych, ale żebyśmy spędzili je w zdrowiu, na świeżym powietrzu i z nadzieją właśnie, że wojna się skończy, a my nie zaprzestaniemy naszych działań, żeby lepiej było naszym pacjentom i naszym obywatelom, bo to też chodzi o zdrowych. Także bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.